Rodem piekielna kuchnia zagościła dziś w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. To wszystko za sprawą mistrza kuchni Marcina Budynka. Sprawdźmy zatem, jakie emocje towarzyszą uczniom budowlanki. Właśnie zaczęły się warsztaty z wieprzowiną w tle, a dokładnie z projektu Wybieram Wieprzowinę, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Chcemy pokazać młodzieży, jak wykorzystać idealnie wieprzowinę, jak przygotować niesamowite dania, jak rozpoznać dobrą wieprzowinę, od tego zaczęliśmy w ogóle, jak rozpoznać dobrą wieprzowinę, jak ją wybrać w sklepie czy na bazarze i teraz jak z niej zrobić idealne danie. Panie Marcinie, dysponuje Pan bardzo dużą wiedzą. Czy ciężko ją przekazać młodzieży? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Młodzież jest zdolna, bardzo zdolna. Chłonie tą wiedzę. To może dlatego, że jest tu bardzo duże zapotrzebowanie na kucharzy. Jest mało kucharzy na rynku. Także cieszy mnie to, że młodzież chce się uczyć w tym kierunku. Już nie chodzi o to, że jest to aspekt finansowy bardzo dobry, że młodzi kucharze dobrze zarabiają. Natomiast cieszy mnie to, że chcą się bawić jedzeniem i odnajdują w tym pasję, mam taką nadzieję, bo jestem bardzo mile zaskoczony, że młodzież tak chętnie podeszła do tych warsztatów. A co dają warsztaty właśnie tej młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, akurat tej młodzieży? Na pewno podnoszą swoje kwalifikacje, to w ogóle bez dwóch zdań. Wiem, że jest problem właśnie z produktami na warsztaty. Młodzież raczej sama przynosi te produkty, sama kupuje te produkty na warsztaty i nie zawsze to może być mięso, czy jakieś ryby, czy droższe produkty. Przeważnie, jeżeli młodzież składa się na takie warsztaty, to są produkty mączne, robi się pierogi i temu pochodne. Natomiast tutaj przyjeżdżamy z całym asortymentem mięsa, prowadzimy praktycznie każdy element wieprzowiny i młodzież ma szansę na tym elemencie opracować, lub zwłaszcza koledzy na nim pracują. Tak, czyli mamy szynkę, mamy łopatkę, mamy polędwicę, mamy schab, mamy karkówkę, o, łącznie z policzkami. Jakie dania przygotowują tutaj uczniowie? Przygotowują między innymi boczek, który jest glazurowany miodem spadziowym i octem balsamicznym. Do tego jest młoda marchew, młode szparagi. Są mini szaszłyki robione sosem na bazie zielonych ogórków i rzodkiewki. Co jeszcze? Jest polędwiczka wieprzowa, do tego jest fondue serowe na serem lazur, z serem kozim i sałatą rzymską. Co jeszcze jest? Widziałam tutaj jeszcze burgery. Tak, są burgery, a dokładnie hamburgery, bo burgery wiadomo z mięsa wołowego, hamburgery z mięsa wieprzowego. Są robione własnoręcznie hamburgery z łopatki, idealny element właśnie na różnego rodzaju wyroby mielone. Burgery, ale do tego są dokładane sosy. Sos między innymi taki czatny z pomarańczy, z marki z imbirem, sosy koktajlowe, sosy na bazie anchoa i świeżego chlorofilu. Także no, dużo ciekawych rzeczy. Cześć, możecie powiedzieć, co wy tutaj dzisiaj robicie? Burgery z frytkami z selera. A czy trudno wykonać takie danie? Myślę, że nie. Jak takich pomocników mamy, to damy radę. A co sprawiło najwięcej trudności? To dopiero początki, więc jeszcze na razie nic nie jest takiego trudnego. A jak oceniacie same warsztaty? Bardzo fajne. Warto w ogóle w takich warsztatach uczestniczyć i przyda się na pewno.
babciu, proszę powiedzieć, co wy tutaj dzisiaj robicie? Suflaki wieprzowe z grillowaną pitą i sosem tzatziki. A co sprawiło najwięcej trudności? Jak na razie z pomocą idzie wszystko dobrze. A od kogo tutaj otrzymujecie pomoc? Tylko od pana Marcina? Nie, od wszystkich tutaj. A jak oceniasz same warsztaty? Bardzo interesujące. Dobra, dzięki. Zrobiliśmy tutaj z dziewczynami bardzo proste, fajne, świeże danie. Sezonowe szparagi w cytrusach marynowane, w emulsji, do tego buraki, do tego sos sera koziego, który fajnie komponuje się i ze szparagami, i tak samo z burakami. Do tego parę kropeczek z kremu fresh, czyli kwaśna śmietana, liść sałaty rzymskiej mini i danie gotowe. Jesteś podopiecznym Marcina Wodynka. Powiedz, jak współpracuje się z takim mistrzem kuchni? Ciężko, bardzo wysokie tempo, trzeba na warsztaty jeździć, trzeba też w restauracji pomagać, więc dużo roboty, mało czasu wolnego, dużo roboty. A czy zawód kucharza to ciężki zawód? Bardzo ciężko, się robi jako kucharz, dużo pracy, temperatura tak samo na kuchni, palniki i czasu wolnego niestety nie ma. A jeśli miałbyś udzielić jakiś rad tutaj przyszłym kucharzom, co by to takiego było? Żeby kierować się smakiem, to co się uważa, a nie kierować się gotowymi przepisami. Lepiej kreować swoje smaki niż korzystać z gotowych przepisów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, czyli tak zwana nasza budowlanka, Szkoła na Zielonej i wszystkie klasy, przede wszystkim o profilu gastronomicznym, hotelarskim, mogą brać udział w bardzo rewelacyjnych warsztatach z zakresu mięsa wieprzowego, które prowadzi pan Marcin Budynek. I to jest kapitalna sprawa dla uczniów naszej szkoły, którzy mogą w sposób praktyczny bardzo w obecności mistrzów kulinarnych, osób, które mają zawodowe, bardzo duże doświadczenie, szkolić się, uczyć, móc podglądać wszystkich takich nowoczesnych technik kulinarnych, które można wykorzystywać. I to są umiejętności i wiedza praktycznie nie do przecenienia. Głównym celem tych warsztatów jest pokazanie uczniom wyrobów i części praktycznej potraw z wieprzowiny. Pan Marcin Budynek często do nas przyjeżdża, jest znanym kucharzem, także my się bardzo cieszymy. Uczniowie mają możliwość spotkać się z mistrzem i uczestniczyć praktycznie w tych pokazach. Super, bardzo się cieszę, bo poszło bardzo fajnie, bardzo sprawnie, zresztą to zasługa zdolnej młodzieży między innymi i bardzo dobrych przepisów. Thank you.
Ja spróbowałam dań przygotowanych przez uczniów budowlanki pod okiem mistrza kuchni Marcina Budynka i możecie wierzyć mi na słowo, że są znakomite.